Cześć! Witam Was ciepło i serdecznie w ten niedzielny wieczór 9 czerwca. Punkt godzina 19. Dzisiaj zaczynam nagrywanie wideoniusa, więc dosyć późno. Nie tak jak wcześniej to robiłem popołudniem. Dzisiaj naprawdę jest już wieczór, ale czerwiec, ładne, ciepła pogoda, już tak słońce mocno nie przygrzewa jak w ciągu dnia. Można wyjść i na spokojnie nagrać Wam kilka słów, kilka zdań, kilka informacji odnośnie tego, co się w stacji dzieje. W tym tygodniu, który już się kończy, mieliśmy tylko dwie audycje. W środę retrogranie i wczoraj audycje elektroniczne brzmienia. Obydwie audycje już dostępne na naszym archiwum stacjowym, zarówno w serwisie Mixcloud, jak i w naszej chmurze Mega na naszym koncie. Moi drodzy, w tym tygodniu nie było w czwartek markowego grania, a to wszystko dlatego, że nie było mnie w Mogilnie. Byłem na wycieczce w Krakowie, gdzie spędziłem dwa dni. Było bardzo fajnie, przyjemnie. I czego się nie spodziewałem, spotkałem wykonawcę muzyki, którego bardzo dobrze znacie, Arkadiusza Stokłosę, czyli Bromusa. Ciekawe spotkanie, bardzo miło mi się zrobiło, bo Arkadiusz sam do mnie podszedł, poznał mnie. No i tym samym przypomniał mi o jego poczynaniach muzycznych. Już teraz nie jako solista Bromus, ale w duecie, jako Żółć, taki duet, Żółć pisany bez polskich znaków. Dlatego możecie gdzieś na YouTubie czy gdzieś w internecie poszukać nazwę Żółć, a jest to Żółć, po prostu Żółć pisana bez polskich znaków. Będę chciał przedstawić Wam na najbliższym markowym graniu ten duet, przybliżyć Wam sylwetkę twórców tego duetu. No już pierwszą sylwetkę Arkadiusza znacie. No i przedstawić kilka utworów. Na pewno Wam się spodoba. Więc będzie premierowo Żółć bez polskich znaków w czwartek w markowym graniu o 22:00. Zapraszam Was na to spotkanie już dzisiaj bardzo serdecznie. I oczywiście ciąg dalszy przypominajek związanych z elstacjowymi kompilacjami, z epkami, które miały miejsce. Ostatnio przypomniałem Wam Mandarynkowe Pola, Tangerine Fields, więc składankę elstacjową numer 1. A teraz czas na kolejne części, kolejny ciąg prezentacji. Mam nadzieję, że wyrobię się do końca czerwca, bo później czeka nas przerwa wakacyjna dwumiesięczna. Więc markowe granie zapowiada się ciekawie. Ale spotykamy się już jutro na audycji Pleasant Music, czyli audycji nowej, najnowszej wersji, gdzie prezentuję Wam polską L-muzykę. I jest to audycja prowadzona wyłącznie w języku angielskim. Kolejny odcinek Pleasant Music będzie poświęcony w całości Danielowi Zarzyckiemu. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią posłuchamy sobie muzyki Daniela, powybieram fajne smaczki. Mam nadzieję, że będziecie, że posłuchacie ze mną jutro muzyki Daniela. Około godzinna audycja, może z małym haczykiem, ale postaram się przedstawić słuchaczom polskim i zagranicznym, bo w języku angielskim, muzykę Daniela i zachęcić do słuchania jego muzyki. W przyszłym tygodniu spotkamy się trzy razy. Jutro na audycji Pleasant Music, w czwartek na wspomnianym wcześniej markowym graniu i w sobotę się spotkamy na audycji Wieczór z Ambientem. Więc trzy audycje, wszystkie trzy prowadzone przeze mnie. Mam nadzieję, że będziecie, że uda nam się wspólnie spędzić elstacjowe wieczory w audycjach na żywo z Mogilna. Dzisiaj na ulicy Magazynowej się przechadzam,
na wideoniusach często się ta ulica pojawia. Fajne są wasze komentarze, kiedy piszecie, że czy w Moglinie jeszcze oprócz mnie ktoś mieszka, bo rzadko tutaj się ktoś pojawia. Czasami jakiś samochód przyjedzie. Dzisiaj samochód przyjechał, tak? Na wideoniusie. No specjalnie wybieram takie mniej uczęszczane ulice, takie zakątki, a akurat ulica Magazynowa jest ulicą w pobliżu, bo mojego miejsca zamieszkania, nieopodal, tutaj za tymi krzakami są tory kolejowe, jest dworzec PKP, który już minęliśmy. To jest taka to moja dzielnica, właśnie mieszkam w takiej dzielnicy w okolicach dworca PKP w Moglinie. I to jest właśnie cicho, spokój, rzadko kto tutaj chodzi, więc można na spokojnie nagrać wideoniusa, przekazać wam kilka newsów takich właśnie w plenerze, nie tylko w studiu, w mieszkaniu, co jak wiecie często pan robi. Życzę wam dzisiaj jeszcze udanego wieczoru niedzielnego, wypoczynku, jutro dobrego rozpoczęcia nowego tygodnia. No i do usłyszenia już jutro na audycji Pleasant Music o 22:00, później w czwartek i trzeci raz w sobotę. Pozdrawiam was ciepło. Trzymajcie się.